Stacjonujący w Łomży 18 logistyczny pułk piechoty 14 sierpnia obchodził swoje święto. Był to dobry czas do podsumowania ostatnich 5 lat funkcjonowania jednostki. Pięciolecie niby krótko, ale intensywnie. Są jednostki, które 30-lecie obchodzą w tym roku. Natomiast na pewno jesteśmy w tym momencie kulminacyjnym ze względu na to, że za chwilę msza święta dla żołnierzy, dla pracowników 18 Łomżyckiego Pułku Logistycznego, dla przyjaciół. Natomiast później uroczysty apel związany z upamiętnieniem tego wszystkiego, co w ciągu 5 lat było realizowane, wyróżnieniem żołnierzy i pracowników i przyjaciół pułku, którzy przyczyniali się na co dzień do tego, żebym mógł w sposób właściwy funkcjonować i realizować zadania stawiane przez przełożonych. Jest to czas, który jeżeli mógłbym podsumować, to bardzo dużo się udało, biorąc pod uwagę współpracę z samorządowcami, biorąc pod uwagę współpracę zarówno z prezydentem Łomży, jak i Białej Podlaskiej, ze względu na to, że batalion transportowy chodzący w skład pułku stacjonuje na co dzień tam, ale te zadania, które były stawiane z ograniczeniami pandemii, granica w ostatnim czasie spowodowała to, że jednostka jeszcze bardziej jest cementowana, że tak powiem, i realizuje zadania na najwyższym poziomie. Pamiętamy ten dzień, kiedy właśnie tutaj na Starym Rynku pan pułkownik Paweł Gałązka został mianowany dowódcą tego pułku. Dzisiaj pułk na trwale, można powiedzieć, zagościł się w ramach naszego miasta. Potężna infrastruktura rozwinięta w ciągu ostatnich kilku lat. No i około 1000 żołnierzy, którzy odbywają swoją służbę wojskową w Łomży. Na co dzień współpracujący i z władzami samorządowymi Łomży, i ze starostwem powiatowym, też z sejmikiem województwa, z samorządem województwa, chociażby z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego. Jesteśmy uradowani, bo widzimy, jak nasza jednostka, jak nasz pułk się rozwija. 5 lat temu powołanie pułku, w międzyczasie też uroczystości związane z nadaniem sztandaru. To wielkie wydarzenia w historii naszego miasta i widzimy, jak wojsko ma też wpływ na rozwój naszej Łomży. To prawie 1000 osób, które tutaj na co dzień stacjonuje, to rodziny tych osób. Dzięki temu też wiele dziedzin gospodarczych naszego miasta ma szansę się rozwijać. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w katedrze łomżyńskiej, koncelebrowaną przez biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Dziękujemy za troskę o bezpieczeństwo Polaków, o dobre wychowanie młodych żołnierzy. Dziękujemy za kultywowanie tradycji patriotycznych. Już dzisiaj, w przeddzień Święta Wojska Polskiego, myślimy także o wszystkich żołnierzach Wojska Polskiego, którzy tak ofiarnie służą ojczyźnie, kontynuując wielkie tradycje polskiej armii. Wyrażamy im naszą wdzięczność i nasz ogromny szacunek, prosząc dla nich o potrzebne łaski w tej trudnej służbie. Niech Bóg błogosławi Polsce. Niech Bóg błogosławi polskim żołnierzom. Niech Bóg błogosławi dowódcy i 18 Łomżyńskiemu Pułkowi Logistycznemu imienia generała brygady Mariana Raganowicza. Następnie żołnierze, parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy przeszli na Stary Rynek, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i wciągnięciu flagi na maszt przyszedł czas na uhonorowanie żołnierzy, którzy wzorowo wykonywali swoją służbę i chronili naszą granicę. Dowódca wyróżnił nie tylko żołnierzy, pracowników, ale również przyjaciół naszego pułku. Ponieważ my nie zamykamy się na ludzi, ludzie otwierają się na nas i w związku z tym możemy osiągnąć o wiele więcej. Żołnierze zostali odznaczeni urlopami, pochwałami, listami gratulacyjnymi. Niektórzy dostali odznaki pamiątkowe pułku. Niektórzy również dostali medal za służbę na granicy. Także było tego mnóstwo. Natomiast nikt nie poczuł się na pewno poszkodowany, ponieważ dowódca nie tylko dzisiaj wyróżniał, ale również wczoraj na gali wieczorowej z okazji jubileuszu świętowania naszej jednostki. W 18 Pułku Logistycznym jestem raptem 9 miesięcy. Natomiast dlaczego wybrałem tą jednostkę? Przede wszystkim zapewnia szeroki wachlarz możliwości rozwoju zawodowego. 18 Pułk Logistyczny może pochwalić się
bardzo dużą ilością żołnierzy wysyłanych na różnego rodzaju kursy, które pomagają zdobyć kwalifikacje zawodowe niezbędne na stanowisko służbowe. Stąd też jest jakby moja tutaj dalsza służba. Dla żołnierza jest to dzień niezwykły, dostać awans, czy też mówiąc w cudzysłowie awans oczywiście, na kolejny stopień wojskowy. Cóż, radosna chwila zarówno dla mnie, zarówno dla rodziny. Poniekąd również motywacja, że ta ciężka służba codzienna jest doceniana i w ten sposób później wynagradzana. Jestem od 3 lat żołnierzem. Mogę się rozwijać nie tylko też jako żołnierz, ale również mogę rozwijać swoje pasje muzyczne, ponieważ śpiewam w zespole My z Łomży, więc bardzo sobie to chwalę i cieszę się, że dowódca nam daje takie możliwości. Dostałem odznaczenie 3. stopnia za obronę granicy, gdzie byłem przez ponad 60 dni. Stacjonowałem wtedy na rzece Bug, gdzie po prostu starałem się, aby osoby, które nie powinny się znaleźć w naszym kraju, po prostu nie miały możliwości przejścia do nas. Obecność żołnierzy w Łomży wpływa nie tylko na rozwój ekonomiczny miasta i współpracę, ale również na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i ich świadomość geopolityczną. W tych bardzo trudnych czasach i tej sytuacji, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą, tej napaści Rosji na Ukrainę, myślę, że mieszkańcy czują się też troszeczkę bezpieczniej. Mnie jako wnuczki, prawnuczki żołnierzy 33. Pułku Piechoty bardzo cieszy, że ta jednostka bardzo kultywuje i odziedziczyła te tradycje po właśnie 33. Pułku Piechoty, że edukujemy historycznie, opowiadamy o tym, co miało miejsce na ziemi łomżyńskiej, a ta nasza historia jest bogata, więc to mnie również cieszy i życzę jak najdłuższego funkcjonowania w naszym mieście. Dzisiaj z perspektywy tych 5 lat to powstanie pułku oceniamy z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Wiedząc o zagrożeniach, jakie cały czas wiszą niestety nad nami, tutaj od wschodniej granicy, także jest to dla nas ogromną sprawą, to poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim i mamy taką nadzieję, że to skończy się tylko na poczuciu bezpieczeństwa, na zapewnieniu bezpieczeństwa, że nie dojdzie do tutaj wykorzystania żołnierzy 18. Pułku. Ale to jest również rozwój miasta i regionu. Dzisiaj w porównaniu do czasu sprzed 5 lat, kiedy tutaj były warsztaty techniczne zatrudniające kilkunastu żołnierzy w mundurach, pozostali to byli cywile pracujące w warsztatach. Dzisiaj jest tych żołnierzy około 500 czy 600. Dzisiaj widać, jak zmienił się siedziba, miejsce zakwaterowania Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. Powstają ciągle nowe obiekty, one są doposażane, wyposażane w sprzęt, który jest pomocny dla wszystkich żołnierzy i pracowników cywilnych Pułku Logistycznego. Ale to są również środki finansowe, jakie otrzymują tam pracujący, to są ojcowie, to są matki rodzin, to są dalej pieniążki, które są tutaj w Łomży i w okolicy wydawane. Powstaje, niedługo zostanie oddany do użytku blok mieszkalny dla żołnierzy, czyli większa liczba mieszkańców. Z okazji Święta Pułku nie mogło zabraknąć życzeń dla żołnierzy. W imieniu samorządu województwa, w imieniu naszego regionalnego parlamentu, czyli sejmiku województwa oraz zarządu województwa podlaskiego, ja jako członek zarządu chciałbym złożyć naszym łomżyńskim żołnierzom i nie tylko, bo wszystkim żołnierzom w całej Polsce i tym, którzy pełnią swoją służbę za granicą, wszelkie życzenia pomyślności, dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, ciągłych jak największych nakładów na rozwój infrastruktury wojskowej, która nam gwarantuje bezpieczeństwo. Wypada życzyć dla dowódcy, dla pracowników, dla żołnierzy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego wszelkiej pomyślności, zdrowia w wykonywaniu ich ciężkiej służby oraz dalszego rozwoju. Z okazji ich święta chcielibyśmy naszym żołnierzom życzyć przede wszystkim wszelkiej pomyślności i żołnierskiego szczęścia.